To ja ci powiem, że to choroba, w cudzysłowie, to taka pozytywna choroba, nie? Ja zawsze czekam, wiesz, okres świąteczny, wakacje, odpocznę, mija dzień i jestem na sali, nie? Czy mnie boli, czy coś nie boli, nie? Emocje, no powiem ci, to są niesamowite. Powiem ci, nie wiem, czy ja dzisiaj nie wyjdę i się tam nie rozpłaczę na scenie, bo pewnie mi tam gdzieś łezka bokiem pójdzie. Miałem tą kontuzję, wyeliminowało mi to z jakiegoś sportu startowego. Startowałem w 2013 na Mistrzostwach Świata w UFMC, tam zdobyłem wicemistrzostwo świata. No powiem ci, że im bliżej gali, to się cieszyłem, napędzałem się adrenaliną, że ta walka będzie. Jak gdzieś sobie ją wizualizowałem. Słuchaj, ta gala to jest zwieńczeniem też nie tylko moim sportowym, ale to robię przede wszystkim dla swoich zawodników, zawodniczek. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego po WF-ie, więc ten sport jest zakorzeniony. Tutaj dzisiaj walczy chyba 10-11 zawodników i oni są zauważani, tak? Są plakaty, idą świat, jest marketing. Walczymy na galach CFN, walczymy na galach TFL, Octagon, Fight Club, ostatnio na Armii Plokowice, tak, u Muszyńskiego Group. Duże gale, rozpoznawalne, z telewizją. Myślę, że ja nie mam czego się wstydzić na to, co potrafiłem tu spiąć budżetowo, oczywiście z pomocą miasta, sponsorów, partnerów. No to myślę, że tu naprawdę nie mam czego się wstydzić. Nasza gala również jest rozpoznawalna i uważam, że ona daje taką furtkę wypłynięcia na te szerokie wody. Bo Jasienowicz, Jarocki, Studziński, Bajerski, no i po kilkadziesiąt walk przegrywają, wygrywają. No to są nazwiska już, które są rozpoznawalne. Więc robię to dlatego, żeby oni przez pryzmat właśnie mojej gali wypłynęli również i mogliby gdzieś zaistnieć sportowo, nie? Tego im życzę i sobie też. Obecnym przeciwnikiem wyszła taka sytuacja, że właśnie on się zainteresował, co się stało tutaj z kontuzją Michała. Rzuciłem rękawicę, mówię, słuchaj, przylatujesz, pomagasz, no to wyjdę w boksie. I tak ustaliliśmy 4 rundy, żeby publiczność miała co oglądać. Powiem ci, mam taką nostalgię, gdzieś przełamanie tych emocji, że tu jestem wkurzony, tu już muzyka poszła. Dzisiaj widziałeś przed chwilą, przed wywiadem, muzyka też sobie chodzę, się nakręcam do walki. Emocje niesamowite. Naprawdę każdy dzisiaj wygrał, nie? Przyjechał zawalczyć, pokazać swoją umiejętność. Ponownie zapraszam. Żegnanie.